GMO to często dyskutowany temat, dlatego też nie mogło tej rozmowy zabraknąć na kanale Kopernikus, ale zrobimy to nieco inaczej, bo będzie też o metodach tworzenia GMO. Skupimy się na GMO roślinnym. Będzie też aktualny status GMO w Polsce i czy ma szansę się w ogóle to zmienić. Naszym gościem dzisiaj jest po raz kolejny dr Paweł Jedynak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin. Nie zapomniałem. Dokładnie, tak. Super. Człowiek od roślin, więc nad GMO, na o GMO roślinnym wie, zna się, słyszał przynajmniej. Dobra, czy masz jakąś Zobaczymy. Okej. Okay. Czy masz jakąś dobrą definicję GMO, bo tych definicji jest kilka. Jest kilka rzeczywiście, bo one są ukute na określone potrzeby. Stąd jeżeli sobie zaczniemy przeszukiwać nawet internet, to znajdziemy ich kilka. Generalnie ich częścią wspólną będzie to, że są to organizmy, które mają coś zmienionego genetycznie przy użyciu nowoczesnych metod inżynierii genetycznej. Mhm. To są te cechy wspólne, które znajdziemy we wszystkich tych definicjach. I teraz już bardziej niuanse użytkowe, bo to będą nowe odmiany, tak? Czyli to nam bardzo mocno podkreśla cel wykorzystania takich organizmów, że konkretnie produkujemy sobie nowy produkt, który chcemy wypuścić na rynek i chcemy mieć na tym metkę, to nasze. Bo żeśmy włożyli w to naszą wiedzę, naszą pracę i chcielibyśmy tą nową odmianę tutaj sprzedać. I takie definicje gdzieś będą tutaj funkcjonować. Co ciekawe z tych definicji, także z definicji, jak rozumie to Unia Europejska, wyłączony jest człowiek. Człowiek, można go zmodyfikować genetycznie, ale nigdy nie wolno mu nadać takiej metki, że jest właśnie produktem, że jest GMO. Właśnie na to zwraca się uwagę, żeby z człowieka nie zrobić produktu. Tak, mamy terapię genową, czyli modyfikację genetyczną z użyciem nowoczesnych metod, ale nie tworzymy produktu, nie tworzymy czegoś, co moglibyśmy dać, a to jest GMO. Okej, czyli ale materiał genetyczny rośliny zmodyfikowane genetycznie, czy w ogóle jakiegokolwiek organizmu, wygląda normalnie, tam nie dzieje się nic niesamowitego. Mamy geny, mamy inne sekwencje, które są sekwencjami regulatorowymi, ale to nie jest tak, że nagle coś z tą komórką zmodyfikowaną się będzie dziać bardzo, bardzo dziwnego. Wiesz co, to jest bardzo dobrą analogią do tego jest wgrywanie sobie nowej aplikacji na telefon. Jeżeli sobie wgrywasz nową aplikację, która na przykład robi śmieszne dodatki na zdjęciach, jakieś śmieszne filtry robi albo coś w tym, albo przerabia ci zdjęcia, czy to oznacza, że ty nagle nie masz telefonu komórkowego, nie masz swojego smartfona, on już się nie nadaje do dzwonienia? No nie, to dalej jest twój telefon z nową cechą. I tak samo działa modyfikacja genetyczna. Ona może dodać cechę jakąś, ale możemy też odinstalować, zauważ, jakąś aplikację z telefonu, żeby nie mieć jej w ogóle. I może modyfikacja genetyczna też iść w tą stronę. Możemy coś wyłączyć, żeby tego nie było. Okej, okay, czyli może być dwukierunkowa, może być włączenie i wyłączenie, dodanie i odjęcie czegoś. A co zazwyczaj zostaje wprowadzone do takiej rośliny? Jeżeli chcemy coś, i znowu, to jest bardzo szczegółowe pytanie, a jaki produkt chcesz uzyskać? Okay. To jest pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać. Do czego my chcemy wykorzystać inżynierię genetyczną? I zazwyczaj chcemy mieć na przykład odmianę, która ma w jakiś sposób wyższe plony. Tak, bo do tego dążymy. Albo jest łatwiejsza w hodowli, albo czy w uprawie właściwie, czy możemy ochronić ją przed wirusami, tak jak w przypadku papaj było. Więc najpierw jest takie pytanie, a potem szukamy, no to co zapewnia taką ochronę? Czy znajdziemy inny organizm? To może być roślina, to może być nawet dokładnie ten sam gatunek rośliny, ale żeby miał taką cechę i teraz możemy ją przerzucić do tego naszego docelowego organizmu za pomocą metod inżynierii genetycznej. I to wygląda w ten sposób, że dosłownie robisz ksero takiego genu, tak jak robisz ksero jakiegoś dokumentu. O metodach, i wkładasz ale sobie wymieńmy sobie, to. Na przykład, nie wiem, może być to odporność na suszę, herbicydy, tak? na suszę, odporność na wirusy, tego typu rzeczy się już robi. Robi się także tak zwany sztandarowy złoty ryż, który produkuje więcej prowitaminy A, więc produkuje w nasionach swoich więcej beta-karotenu,
Stąd właśnie ta złota barwa i stąd nazwa złoty ryż. Więc tego typu zmiany można zrobić, ale też bardzo dużo GMO w tak zwanym zamkniętym użyciu produkują naukowcy dla innych naukowców. To jest w tej chwili podstawa w badaniach naukowych, w badaniach genetycznych. I w związku z tym każdy gen po kolei się właśnie włącza, wyłącza, sprawdza, co się zmieniło w danej roślinie i w ten sposób można zobaczyć, do czego taki gen służy. Okej, czyli odporność na herbicydy, na owady też będzie na suszę. Być. Tak. To są jakieś cechy dodane, ale można też na przykład opóźnić dojrzewanie rośliny, prawda? To, czyli wyłączamy jakieś geny odpowiedzialne za szybkie dojrzewanie. Tak, to było tak zrobione pod koniec chyba lat 90. bodajże, taki pomidor o przedłużonym życiu pułkowym, jak się to mówi. A polegało to na tym, że pomidory bardzo szybko miękną, więc wyłączono w tych pomidorach produkcję enzymu, który odpowiadał właśnie za to, że ta struktura tego pomidora stawała się coraz większa. No ale on się jakoś specjalnie nie przyjął. To, że pomidory były długo twarde, niespecjalnie zachęciło klientów do ich kupna. Dobra, to w jaki sposób się to robi? Teraz moglibyśmy o tych metodach. Załóżmy, że chcemy na przykład jakąś, nie wiem, roślinę, która jest odporna na owady. Jakieś tam konkretne, którym zjadają. I właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo mógłbym, jak na większości różnego rodzaju tego typu spotkań, opowiadać o tym, że wycina się geny, używa się jakichś takich specjalnych metod. Owszem, to można sobie bardzo łatwo znaleźć w internecie, do tego są proste obrazki, a jak to wygląda od strony faktycznie pracownika laboratorium. Ja wiem, bo ty zawsze nietuzinkowo podchodzisz do tematu, więc... Staram się. Więc wyobraź sobie, że mam pojemniczek i w tym pojemniczku mam wyhodowane bakterie. Każdy z was może zostać hodowcą. To jest plastikowy, dla tych, którzy nas słuchają, a nie widzą, to jest plastikowy pojemniczek. To jest akurat pojemniczek na morze, żeby był taki trochę większy, można użyć malutkiej próbówki. W środku jest woda. W środku jest woda, ale to mógłby być de facto rosół. W rosole znakomicie się namnażają bakterie. Jakbym tutaj zaszczepił to określonym gatunkiem bakterii, to te bakterie by mi tam w ciągu paru dni narosły. Państwu też może skisnąć rosół. To wtedy zamieniacie się właśnie w biotechnologa, który właśnie ma hodowlę bakterii w swoim garnku, więc tak można sobie bakterie wyhodować. No ale powiedzmy, że mamy już te bakterie. I teraz to, co jest nam potrzebne, to DNA. Też są protokoły na izolację DNA. Taki najprostszy, no to tam się używa zimnego spirytusu, trochę płynu do mycia naczyń i już mamy takie glutki DNA. No i teraz, jeżeli się to dobrze jednak zrobi, tak lepiej troszkę, to powinno się dostać też probówkę, w której będzie przeźroczysty płyn, w której będzie rozpuszczone to DNA, nie zbite w jakieś takie kluchy i paprochy. I w tym momencie co robimy? Zamrażamy te bakterie, rozmrażamy je delikatnie, odkręcamy probówkę, odkręcamy drugą probówkę, tą z naszym DNA i co? I mieszamy je ze sobą. Pyk, wkładamy na chwilę do gorącej wody, gorącej, czyli 42 stopnie, liczymy do 30, po 30 sekundach, wyjmujemy, wstawiamy do lodu, później wyjmujemy takie schłodzone bakterie i możemy wlać do rosołu i mamy genetycznie zmodyfikowane bakterie. Zobaczcie, jakie to proste. Wymieszaliśmy dwie rzeczy. Wymieszaliśmy to DNA. Jeszcze się tam powinno troszkę dać soli wapnia, takiej wody mineralnej, powiedzmy, żeby to zaszło lepiej, wydajniej, fajniej. Od cała filozofia. Tak to straszna metoda. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo rzeczywiście. I zobacz, jaka skomplikowana. No tak, w rezultacie można by dać dziecku ten protokół, pokazać, gdzie co jest i mogłoby to zrobić, prawda? I mogłoby to zrobić. A wiesz, gdyby to jeszcze były bakterie, najczęściej używane bakterie do transformacji roślin, tak zwane Agrobacterium tumefaciens, to jeszcze jak już nam wyrosną w rosole te bakterie tutaj zmodyfikowane, to możemy tutaj wrzucić kwiatka, tak, jakiegoś pomoczyć chwilę, tak z 10 minut, później wyjąć, włożyć go do doniczki albo założyć z tego tak zwaną kulturę in vitro, czyli w sterylnych warunkach, w takiej galaretce odżywczej się to tą roślinę hoduje i już masz zmodyfikowaną genetycznie roślinę. No to niesamowite. W ogóle ta historia Agrobacterium tumefaciens to jest ciekawa historia, bo naukowcy zaczęli się zastanawiać nad naroślami, tak, które zauważyli na drzewach i potem się okazało, że to właśnie ta bakteria jest w stanie te narośla stworzyć, wprowadzając tam geny. Naukowcy nauczyli się, no, może ty dokończysz. Podpatrywali to, co dzieje się w naturze. To też jest niesamowite, bo ludziom się może wydawać, że to są takie metody strasznie wbrew naturze, bo tak się przedstawia GMO, prawda? Jest takie ogólne poczucie sztuczności, nienaturalności, jest taka konfrontacja z tym, że są metody naturalne i jest GMO. Jest GMO, tak. A tymczasem to GMO czerpie pełnymi garściami z natury, z obserwacji natury. To, że my używamy bakterii, to są bakterie dziko żyjące. To, że one pochłaniają DNA,
To jest ich naturalna zdolność, a naturalna własność. To w latach 40. ubiegłego wieku właśnie odkrycie to, że to kwasy nukleinowe są nośnikiem informacji, to doświadczenie Oswalda Averiego i spółki, to jest pokazywane w podręcznikach, aha, to jest ten kamień milowy, to nie białka, nie lipidy, a właśnie DNA, ale to jest pierwszy też eksperyment pokazujący, że można dokonać transformacji jakiegoś organizmu, że on może pobrać DNA z zewnątrz, wbudować je sobie do własnej kolekcji jego genów i wyprodukować coś na tej podstawie. Więc absolutnie to są rzeczy, które czerpie się z natury. I tak samo obserwowano właśnie, dlaczego mamy narośle na różnych roślinach. I okazało się, że są bakterie, które są w stanie przylgnąć do roślin, wstrzyknąć do nich swoje DNA i to DNA nakazuje roślinie produkować jedzenie dla tych bakterii. Co więcej, nakazuje też zrobić taką narośl po to, żeby bakteria miała gdzie mieszkać. Krótko mówiąc, tam jest instrukcja, wybuduj mi dom i ugotuj mi jedzenie. Okej. Okay. Tak? To bardzo jest ciekawe porównanie. Instrukcja. To chodzi o tworzenie włókien celulozowych chyba, prawda? Tak, i tworzenie tam jest kilka różnych gatunków. Niektóre tworzą właśnie takie agrobakterium rhizogenes, tworzy takie splątane jakby korzonki, włókienka. Natomiast tumefaciens tworzy takie grudki, powiedzmy, różnej wielkości, czasami naprawdę spore, kilkudziesięciocentymetrowe nawet na drzewach można spotkać, ale w gruncie chodzi o to, żeby była ta przestrzeń. I to też może się wydawać takie wow, ale to jest takie, przecież to jest, można powiedzieć, groźne dla rośliny, ale z drugiej strony są też przypadki, gdzie tworzenie się takich narośli jest korzystne. Mamy łubin, mamy lucernę, rośliny motylkowe, znane z tego, że mają symbiozę z bakteriami i tam też dostrzegamy na przykład, że pewne geny przeskoczyły do roślin i roślina produkuje część czegoś, co jest potrzebne do tej symbiozy, a otrzymała to w darze od bakterii, otrzymała to od innego organizmu. Więc zobaczmy, że to przeskakiwanie genów jest w przyrodzie dość częste. Zresztą jak popatrzę teraz sobie na ciebie, to od razu mi się też przypomina, że 8% twojego genomu, 8% mojego genomu, to jest coś, co dostaliśmy od wirusów, co nam wsadziły wirusy, bo wirusy w zasadzie są takimi właśnie maszynami do transformowania innych komórek. One żyją z tego, że potrafią transformować komórki. Czyli nasz ludzki materiał genetyczny też nie jest czysto ludzki, ponieważ są tam inne sekwencje. Dobrze, zanim zapytam cię o korzyści, jakie faktycznie są, nie takie laboratoryjne, tylko już wiesz, uprawa, dystrybuowanie tych roślin, GMO, to mam tutaj, wyszukałem dwie takie, jakby to powiedzieć, dwa zarzuty odnośnie GMO, roślin GMO, które moim zdaniem nie były dobrze zaopiekowane na różnego rodzaju forach. Też rzadko się porusza akurat ten aspekt. Gdybyś mógł się odnieść do tego. Rośliny GMO mają geny, które pochodzą od różnych gatunków, tak? Natomiast jeżeli powiedzmy mamy pomidora, to pomidor krzyżuje się z pomidorem i powstaje pomidor. To mamy jeden gatunek. To jest naturalne, a nie ta wcześniejsza wersja. Jak to może powstać taki właśnie organizm mający geny różnych gatunków? A kojarzysz takie pojęcie sztucznego gatunku? No, nie za bardzo, powiem ci. No to wyobraź sobie, że już od stuleci człowiek jest w stanie tworzyć hybrydy, krzyżówki międzygatunkowe. Tworzy się w ten sposób sztuczne gatunki niewystępujące w przyrodzie. Coś, czego nie zrobiła natura czy ręka Boga, stworzył to człowiek swoimi zabiegami. I takimi klasycznymi przykładami niech będą cytryny chociażby. Cytryny to stosunkowo nowy wynalazek, tego nie było 1000 czy 2000 lat temu. Nie występują w naturze jako takie. Stworzyła je ręka człowieka. Nie poznałbyś niemalże jej przodków. Podobnie jest z rzepakiem. Rzepak to też jest gatunek niewystępujący w przyrodzie. I to jest prawdziwie sztuczny gatunek. Natomiast czy pomidor i to też pokazuje, że pomidor z pomidorem, no nie zawsze pomidor z pomidorem, bo tutaj też masz dwa gatunki, niby kapusty, a jednak różniące się wyglądem, różniące się, jedna pochodzi z Afryki, druga gdzieś tam z Półwyspu Iberyjskiego i nagle gdzieś jakieś sadzonki były obok siebie, gdzieś ktoś wpadł na pomysł, żeby je skrzyżować i zobaczyć, co z nich wyrośnie i wyrósł rzepak, kapusta, rzepak. I
mamy coś nowego, coś, czego w naturze nie ma. I mamy przykład czegoś takiego, że pomidor może się skrzyżować z czymś innym. Wśród zwierząt to taki fantastyczny przykład, to nie wiem, czy znasz, ale są ligrysy, krzyżówki tygrysów i lwów. Więc zdarzają się takie przypadki również. Więc granica między różnymi gatunkami jest nie tak ostra, jakby się mogło wydawać. To jest pierwsza rzecz. A druga, jeszcze drugi aspekt tej sprawy jest jeszcze taki, że absolutnie da się też z metodami inżynierii genetycznej przenosić coś z marchewki do innej marchewki, ale można by zadać po co? No bo proces skrzyżowania jest bardzo żmudny, wymaga bardzo wielu lat, no bo przede wszystkim musisz skrzyżować coś ze sobą i poczekać cały sezon wegetacyjny, żeby otrzymać z tego nasiona. I teraz zgodnie z zasadami krzyżowania, zasadami dziedziczenia mendlowskiego, które poznajemy w szkole, no właśnie mamy tutaj populację nasion, z których jedne będą mieć daną cechę, inne nie będą mieć i ty musisz sobie jakoś te nasiona teraz posegregować. No i musisz z tych nasion znowu coś wyhodować. I później musisz doczyścić te cechy, żeby mieć dokładnie taką kombinację tych cech, która ciebie zadowala. Bo mogą się pojawić te korzystne cechy, ale jeszcze negatywne. Prawda? Mogą się pojawić korzystne, mogą się pojawić negatywne, ale na przykład może w trakcie tego krzyżowania dojść do czegoś takiego, że jednak utrzyma się tylko jedna z tych cech, które ty byś chciał. Ty byś chciał mieć jedną cechę po jednej roślinie, drugą cechę po drugiej roślinie, tak? I one, to nie jest tak, jak zmieszasz w szklance wodę, że będziesz mieć coś pośredniego. Nie, to sobie tam się segreguje ciągle się miesza. To jest jak malutkie kuleczki, które sobie losujemy w bębnie maszyny losującej i później na koniec one i tak się gdzieś tam w toku kolejnych pokoleń potrafią bardzo niekorzystnie dla nas wylosować. Nie wygrywamy tej szóstki w loterii, czyli tej odmiany, która ma wszystko to, co byśmy chcieli, czego byśmy od niej oczekiwali. A inżynieria genetyczna polega na tym, że my wyjmujemy jedną z tych piłeczek z jednego naczynia i precyzyjnie sobie umieszczamy w drugim naczyniu. I tutaj jest to dosłownie szybsze. Nie zdajesz się na ślepy traw, że ci się wylosuje znowu za którymś tam razem, jak będziesz sobie hodował te rośliny. Taka kombinacja, jaką ty byś chciał. Szybko, precyzyjnie i konkretnie. Okay. Tak. Dobra, drugi zarzut. Takie rośliny, czyli rośliny GMO, podrasowane nie są zdrowe, bo wszystko musi iść swoim naturalnym tempem, wtedy jest ekologicznie i okej. Okay. I to jest chyba pokłosie tego, że ludzie... Jest teraz moda na naturalność, ale nie do końca... Nie każdy potrafi zdefiniować, co to jest ta naturalność tak naprawdę. I gdy miałem taką sytuację kiedyś, miałem na wydziale debatę na temat GMO, bardzo upływającą w bardzo miłej takiej atmosferze, ale tam między innymi padło właśnie, że dla pewnej uczestniczki GMO jest sztuczne. No ale pytam, ale co to znaczy sztuczne? No bo to jest sztuczny kwiatek. Ale jak to sztuczny? No sztuczny, bo sztuczny. Ale na czym ta sztuczność polega? Nie dowiedziałem się. Czyli to bardzo ładnie pokazuje, że to nie chodzi o jakąś wiedzę, logikę czy zdrowy rozsądek. Nie. Jesteśmy emocjonalni, więc swoje decyzje opieramy na emocjach. To się tej osobie wydawało sztuczne, nienaturalne i niefajne. I to jest podstawowy argument tutaj, jeśli rozmawiamy o GMO. To niespecjalnie ludzie wiedzą, co to jest GMO, niespecjalnie może chcą się dowiedzieć, ale przez to, że właśnie są bombardowani naturalnością, jako sposobem sprzedaży pewnych rzeczy, kontra cały świat, który jest nienaturalny, gdzieś właśnie pojawia się ten dysonans, że no właśnie, no to wrzućmy to do tego niewłaściwego worka i to jest wtedy złe. Okej, okay. Ale ta naturalność, to nie chodzi o to, że wszystko musi iść swoim tym powolnym tempem naturalnym, że ta roślina będzie się rozwijać długimi latami. To ja ci powiem coś takiego. Mamy worek z napisem GMO i mamy worek z napisem metody tradycyjne. I teraz Tobie zagadnę takie hasło. Biorę roślinę, zalewam ją silnie rakotwórczą substancją, tworzą się w niej mutacje, nie obchodzi mnie jakie. Gdzie to wrzucasz, worek z GMO, czy worek metody tradycyjnej i powszechnie akceptowane?
Mając pewien zasób wiedzy, wrzuciłbym do innego niż oczekujesz, ale wydaje mi się, że osoby, powiedz, które nie mają, to GMO by pewnie wrzuciły. A to trafia do metod tradycyjnych. Tak, bo to geneza pewnie. Albo teraz sobie wyobraź dalej, jedziemy takim trybem, mamy mutageny jeszcze fizyczne, czyli promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie Ganna, to od razu Marvelowski Hulk się kojarzy, prawda, on tam się poddawał na promieniowaniu i wychodził z niego taki muskularny, zielony potwór. To dalej jest metoda uznawana za absolutnie normalną i tradycyjną. Okej, to jeszcze wróćmy do tych tradycyjnych metod, bo tam jest kilka ciekawych przykładów. Teraz jeszcze wróćmy do GMO. Czy to GMO się sprawdziło już faktycznie w uprawach, czy w obrocie na rynku? Uratowało coś na przykład? Jakie rośliny tam zostały w ogóle zmodyfikowane? Wiesz co, to jest pytanie złożone na bardzo wielu poziomach. Po takim zawsze jeżeli chodzi o pieniądze, są problemy różnego rodzaju, plusy i minusy. A nie szarujmy się, to jest sprzedaż produktu. Więc zawsze można pokazać, że coś wyszło, coś nie wyszło. Co wyszło? Argentyna miała swego czasu ogromny problem z wydźwignięciem się z kryzysu, i GMO jest wskazywane jako coś, co pozwoliło podnieść tą gospodarkę z kolan, że rzeczywiście stała się potentatem w produkcji śruty sojowej. Ta śruta sojowa trafia na cały świat, w tym także trafia do Polski w dużej mierze i jest paszą dla zwierząt. Bardzo tanią paszą, bardzo dobrej jakości paszą, a w związku z czym to też rzutuje na to, że ceny mięsa są niższe i na przykład polscy producenci mięs się trochę burzą na to, że rząd dąży do tego, żeby tej śruty zakazać, że to jednak stwierdzają, że pewnie negatywnie wpłynie na ceny mięsa, że one wzrosną. Więc mamy tutaj przykład czegoś takiego. Udało się uratować papaje przed, hawajskie plantacje papai przed jakimiś chorobami wirusowymi. To też jest sukces. Więc generalnie jest bardzo dużo takich roślin, które są na szeroką skalę hodowane, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Australii, czy to w Kanadzie, gdzie rzeczywiście takie uprawy odniosły ogromny sukces. I to jest wybór rolników. To nie jakby nikt nie zmusza nikogo do tego, żeby kupował te, a nie inne nasiona. To zawsze jest po stronie rolnika, że on może tego nie kupić. Okay. Bo może tego nie kupić. Okay. A kupują. Dobra. Czy GMO może w jakiś sposób chronić przed zmianami klimatycznymi, znaczy pomóc w jakimś aspekcie związanym z tymi zmianami? Generalnie tak, może, ponieważ potencjał GMO jest taki, że mamy dużo możliwości. To jest pierwsza rzecz. Nie ma w tej chwili, jeśli dobrze kojarzę, żadnych takich na rynku roślin, które byłyby już dostępne jako tego typu remedium, natomiast to nie zmienia faktu, że jest sporo publikacji naukowych, gdzie faktycznie są wskazywane co geny, które należy włączyć albo wyłączyć, albo zmienić jakoś ich działanie i to wpływa bardzo dobrze na to, jak te rośliny sobie mogą radzić w warunkach na przykład suszy. Mhm. Czyli właśnie jeżeli mamy ciągle problemy z suszą, z niedoborem wody, mamy rejony świata takie, które są szczególnie narażone na pustynnienie, na zmniejszającą się z powodów klimatu, liczbę opadów, no to wiemy już, gdzie i co zmienić dzięki tym badaniom. Czyli na przykład roślina, jeżeli czuje, że ma mało wody, to uruchamia się w niej taki system alarmowy, zaczyna produkować hormony, które pobudzają ją całą do tego, żeby zmieniła swoje funkcjonowanie, żeby racjonalniej, oszczędniej gospodarowała zasobami wody, żeby jej korzenie lepiej pracowały, lepiej się rozrastały, ale też, żeby w tych korzeniach i w ogóle w tkankach było więcej substancji, które zatrzymują wodę w tkankach i możemy to uruchomić na takiej zasadzie, że ta roślina jak tylko zacznie kiełkować, to już będzie myślała, że ma problem, że ma, jest w stanie właśnie niedoboru wody, więc od samego początku będzie przygotowana na to, żeby się bronić przed takimi warunkami, więc tego typu rzeczy. No i próbuje się też podkręcać fotosyntezę na różne sposoby, co też jest trudne, bo ten proces jest bardzo skomplikowany, ale niemniej jednak widzi chyba się w tym... w Lublinie, taką... prawda? Też, ale to wszędzie w bardzo wielu miejscach na świecie takie badania są na różne sposoby prowadzone, bo jeśli chodzi o fotosyntezę, to jest bardzo
złożony proces, więc jest bardzo dużo różnych trybików, które można zobaczyć, jak gdzieś coś podkręcić bardziej, gdzieś coś wyłączyć, włączyć, dodać, zmienić. Okej, czyli mamy dużo plusów, ale żeby nie było tak łatwo, to ja mam kolejne zarzuty. Słyszałeś o tym eksperymencie, gdzie szczurom, które były karmione GMO, wyrosły nowotwory? Myślę, że chodzi ci o ten taki najsłynniejszy eksperyment Seraliniego. Cały czas jego 2000. Echo. Tak, tak. To jest, tym, którzy nie do końca kojarzą, w 2012 pojawiła się taka bardzo głośna praca, opatrzona bardzo też szokującymi zdjęciami, które później obiegły cały internet. I ona wzbudziła bardzo wiele kontrowersji w świecie naukowym, zwłaszcza. Ponieważ zauważono, że chyba nie do końca dobrze te badania zrobiono. To do tego stopnia było dużo zarzutów, że czasopismo, które opublikowało te badania Seraliniego, nadało jej status wycofany. Dlaczego tak mówię dziwnie, status wycofany? Dlatego, że w świecie naukowym nic nie ginie. Jeżeli publikacja już dochodzi do jakiegoś takiego poziomu, że ugina się pod falą krytyki, to ona dalej widnieje w bazach danych, natomiast dostaje taki znak wodny, na pewno kojarzy, że jest znak wodny top secret. Tak. Wyobraźcie sobie taki znak wodny na czerwono po całej stronie, tylko retracted, wycofana. I to jest takie coś, co ma się kłaść ujmą na dorobku naukowym danej grupy badawczej. Seraliniemu, co też obrońcy, znaczy przeciwnicy GMO bardzo podkreślają, udało się tą publikację jeszcze raz opublikować w jakimś takim, powiedzmy, mniej prestiżowym czasopiśmie, co uważam, że to nie jest takie złe. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że każdy głos w dyskusji powinien być ważny i tak powinniśmy postrzegać publikacje naukowe. Nie coś czarno na białym, jest tak i tak. Nie. Publikacja raczej to jest taki głos dyskusji. Zobaczmy, udało nam się zaobserwować w danych warunkach to i to. Ale on miał szereg błędów metodologicznych. I on miał szereg błędów metodologicznych, natomiast raz, że zwrócił uwagę, że no właśnie, myśmy spróbowali bardzo długo te myszy hodować, ale wybrał taką rasę, która bardzo dużo łapie tych nowotworów, więc tam był na przykład... Wraz ze starzeniem, dokładnie, więc to jest coś takiego, że na przykład jeżeli mam i stosunkowo jeszcze przy tym coś, co jakby nie gryzie się przy krótkoterminowych badaniach, miał mało tych myszy, więc jeżeli mamy krótkie badania i mamy mało myszy, to nie jest aż taki duży problem metodologiczny, jak mamy dwuletnie badania i mamy mało myszy i wiadomo jeszcze, że one są takie, że one łapią tych nowotworów dużo, no bo w końcu... Nie można sprawdzać, czy GMO powoduje nowotwory, bo one same z siebie te nowotwory dokładnie, mają. Bo tych nowotworów będzie, to ryzyko z każdym miesiącem jest, powiedzmy, takie, że gdzieś dużo tych nowotworów nam powstanie. Poza tym przy takiej liczbie myszy, no wyobraź sobie, że masz grupę 10 i 10. I teraz gdzieś możesz doczytać, że ojejku, no to 1/3 z tych myszy będzie mieć nowotwory po iluś tam miesiącach życia. Powiedzmy, że trzy z 10 tych myszy. I nagle masz grupę kontrolną, gdzie masz jedną z nowotworem i masz grupę badaną, gdzie masz dwie. I możesz wtedy bić jakieś peony, zobaczcie, mamy dwukrotnie więcej nowotworów niż w grupie kontrolnej. Ale tak naprawdę, jak sobie pomyślisz, że w sumie to jakby były tu trzy i tu trzy, to dalej by było w normie dla tych myszy, to te badania zupełnie zmieniają swoją wagę. I już jakby też powiedzenie, no dobra, ale mamy dwa razy więcej, bo mamy jedną mysz więcej, która zachorowała, to też nagle zaczyna mieć zupełnie inną wagę. I właśnie to jest tego typu fala krytyki, gdzie trzeba być bardzo ostrożnym przy tych badaniach, więc też dobrze jest, dobrą stroną tego było, tych badań było to, że faktycznie później wykonano szereg bardzo długotrwałych testów na stosunkowo dużej liczbie i żadne z tych badań późniejszych nie wykazało takich efektów, które jemu się udało zaobserwować. To, co jemu się udało zaobserwować, to prawdopodobnie był czysty przypadek i właśnie efekt nałożenia się tych różnych problemów metodologicznych, które mu zarzucano, że tam jednak coś mogło później tak, no bo tak sobie ułożył ten eksperyment dziwnie. No i mnie też zawsze zachwyca jedna rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę. Tam w publikacjach naukowych zawsze na koniec jest kto współfinansował te badania. I jak sobie tak pomyślisz, jak sobie zajrzysz do tego, to tam jednak była taka, jak sobie pomyślisz o największej, najbardziej znanej organizacji ekologicznej,
właśnie ta organizacja okay. Współfinansowała te badania i co ciekawe, no ona, te wyniki są im bardzo na rękę, jakby się tak zastanowić. No, więc to też mnie zawsze zastanawiało. Oczywiście to absolutnie one mogą być wiarygodne, ale jednocześnie no dobrze, bardzo pasują pod też pod pewną tezę i tego też nie można wykluczyć w tej dyskusji. Przez pomyłkę organizacja się ucieszyła. Mogło tak być, ale jakby to pokazuje, że to nie zupełnie były takie niezależne badania, na co warto zwrócić uwagę, że to nie jest zupełnie takie. Okay. Nie jest to zupełnie czysta sytuacja. Okej, okay. Czyli to też jakaś wątpliwość. Dobrze, a jak GMO wpływa na różnorodność biologiczną? To jest bardzo trudne pytanie. Właśnie w kontekście tego, co rozumiemy przez pojęcie gatunku i co to znaczy czystość gatunku. Bo jeżeli obserwujemy w przyrodzie, że rośliny zwłaszcza lubią tworzyć różne mieszańce i na przykład botanicy to mają, odkąd badania genetyczne weszły do botaniki, to zrobił się straszny bałagan, bo nagle okazało się, że wszystko ze wszystkim się krzyżuje, że tu jest takie różne mieszańce są i że w zasadzie na przykład jeśli chodzi o wierzby, to jest straszny bałagan, że one są strasznie zróżnicowane genetycznie i w zasadzie to, co uważamy za jeden gatunek, to wcale nie był jeden gatunek, mimo że wszystkie wyglądają na przykład tak samo, a mogą być totalnie różne genetyczne od siebie. Więc tu się zaczynają schodki. I teraz właśnie, jeżeli weźmiemy to, że w naturze jest ten przepływ genów, że dużo rzeczy się ze sobą miesza, że mamy jeszcze ewolucję gdzieś nad tym wszystkim, że mamy spontaniczne mutacje, to odpowiedź na to pytanie znowu zaczyna się robić nie czarno-biała, ale w odcieniach szarości, bo też pytanie, ale co my zmienimy w naszych organizmach? Bo jeżeli my robimy za pomocą inżynierii genetycznej wyłączenie genu, to de facto jakby to jest, to mogło powstać w naturze. Tego typu rzeczy absolutnie to jest klasyczna mutacja, która wyłącza jakiś gen i jeżeli się przejdziecie na spacer i zobaczycie jakiś ogródek, w którym kwitnie ślazówka letnia, taka ładna roślina, to ona przeważnie ma różowe kwiaty, ale 1/4 zgodnie właśnie z takim klasycznym mendlowskim dziedziczeniem będzie biała, bo ma mutację, która spowodowała, że ten barwnik nie jest produkowany. I można sobie wręcz policzyć kwiatki i zobaczyć, że rzeczywiście tak jest i zobaczyć tą ewolucję w toku, zobaczyć mutacje na własne oczy i się o tym przekonać, więc takie rzeczy są. Więc stwierdzenie, że ojej, to wpływa na bioróżnorodność, no akurat to no, nie bardzo. Jeżeli przenosimy jakiś gen z powiedzmy meduzy, czy chrząszcza, czy bakterii, no to, czy jakichś wirusów, to jakby rozumiem te zastrzeżenia, bo można mieć to poczucie, och, to są czyste gatunki, ale z drugiej strony, jak rozmawialiśmy wcześniej, no ale co to są te czyste gatunki, skoro nasz genom jest pełen jakichś śmieci po wirusach? No okej. Okay. I one tam są. I jeszcze mamy na to jakieś rzeczy typu właśnie mamy, kiedy dochodzi do tworzenia komórek płciowych, mamy zjawiska crossing over, gdzie jest w ogóle tasowanie jest genów, ale może ono zajść tak niefortunnie, że na przykład gen zostanie przecięty w połowie, i jego połówka zostanie zmieszana z połówką innego genu zupełnie w jakimś innym dziwnym miejscu i powstanie w ogóle jakaś nowa dziwna rzecz. I jak zaczniemy się tak pod lupą przyglądać tym wszystkim zjawiskom genetycznym, to nagle okazuje się, że to wszystko jest jakieś takie pokręcone. Bardzo płynne, i płynne, i dziwne, i jakby koncept jakiejkolwiek czystości i bioróżnorodności zaczyna się w tym wszystkim rozmywać. I dlatego takie rozmowy są bardzo trudne, bo zaczynam się zastanawiać, no ale o czym my właściwie rozmawiamy, czym jest ta bioróżnorodność? Tak. Bo tą czystość można zobaczyć powiedzmy bardziej na tym poziomie takim makroskopowym, ale im głębiej, tym się robi więcej problemów. Tak. Okay. Ale uważasz, że to bezpieczeństwo też takie środowiskowe roślin GMO jest dobrze zaopiekowane? Myślę, że na tym etapie tak i wbrew pozorom kontrowersje wokół GMO jeszcze temu pomagają, ponieważ na ten moment już są bardzo precyzyjne metody. Można też tworzyć odmiany roślin, takie modyfikacje genetyczne, które się nie przekazują kolejnym pokoleniom, więc jak ktoś podniesie zarzut właśnie, ale z pyłkiem będzie się mogło coś wydostać, krzyżować i tak dalej, niekoniecznie, bo można zrobić taką odmianę, gdzie takie ryzyko będzie zminimalizowane i nie będzie to za bardzo możliwe.
Więc tutaj jest dużo takich możliwości. Z tym pyłkiem tutaj nawet słyszałem, że wystarczy, teraz nie pamiętam, ale w przypadku, jakaś tam roślina była, 20 metrów, uprawa do uprawy, żeby było zachowane i wtedy ta transmisja pyłka już była minimalna. To o kukurydzy najczęściej chyba się tak mówiło, że taka jest właśnie transmisja pyłku i to by zupełnie wystarczyło, żeby zachować tą czystość. Natomiast dałoby się teraz, w dzisiejszych czasach, zrobić tą kukurydzę lepszą, taką, żeby w ogóle w pyłku nie było takiej zmiany genetycznej. I to by dało się zrobić. Okay. Także tutaj można się zabezpieczyć na dodatkowy milion sposobów. Dobrze, czyli wszystko jest dobrze, jest zaopiekowane i cały czas trwają prace. Trwają, no i oczywiście nawet przeciwnicy GMO nie są przeciwni zamkniętemu użyciu GMO, czyli temu wykorzystywaniu tego w badaniach naukowych czy w medycynie. To też warto podkreślić. Tutaj to nie jest stanowcze nie dla każdego GMO, to jest GMO właśnie, które gdzieś mogłoby być wypuszczone, ale dla mnie to jest też bardzo zabawny problem o tyle, że bardzo się skupiają ludzie na tym, no GMO, może jakby zagrożenia, które potencjalnie mogłyby, może kiedyś w przyszłości z tego wyniknąć. Natomiast mamy teraz, tu i teraz, problemy z roślinami, z gatunkami inwazyjnymi. Jeżeli się przejedziesz za miasto, jesienią zwłaszcza, to są całe łany nawłoci, które sobie pięknie kwitną i jakoś, to nie jest roślina GMO, to jest roślina z Ameryki Północnej, która sobie z naszych ogródków uciekła. I ona niszczy nasze środowisko tu i teraz, jakoś nie mówi się o tym głośno, zauważ. Nie ma marszy w obronie naszej flory, nie ma pikiet o to, żeby wyrywać to zielsko. Nie ma pikiet też, żeby niszczyć. Tutaj zresztą jesteśmy niedaleko rynku krakowskiego, gdzie są drzewa robini akacjowej, popularnie zwanej po prostu akacją. To też już jest gatunek, który jest uznany za gatunek inwazyjny. Nie wolno go już nasadzać. Ona sobie pięknie na rynku rośnie. Mamy problem z czeremchą, która się panoszy. Jakoś też nikt nawet pewnie nie słyszał. O Boże, czeremcha, co to jest? Wszędzie tego pełno jest, jak kwitnie w kwietniu. To wszędzie pachnie bardzo ładnie. To jest bardzo ładne drzewo, ale cóż z tego, skoro ono wypiera naszą rodzimą polską florę. Te roślinki takie z pstrykającymi tymi parviflora. Drobnokwiatowy też jest rośliną inwazyjną. Mamy mnóstwo takich gatunków, już nie mówiąc o zwierzętach, ale dzisiaj rozmawiamy o roślinach. I to są zagrożenia współczesne. Natomiast się zwraca uwagę, no bo może kiedyś by się taka roślina wydostała. No rzepak się wydostaje w Kanadzie. I nie mamy całych hal porośniętych rzepakiem w górach Kanady, czy w ogóle lasy Kanady nie zarastają modyfikowanym rzepakiem, bo to jest roślina, która sobie nie radzi specjalnie w naturze. Jak mamy też pojęcie związane z nadużywaniem pestycydów, herbicydów, jak superchwasty, to też ludziom się wydaje, że ojej, to coś, co wydostanie się nagle i będzie porastać wszystkie pola. Nie, proszę Państwa, superchwast to jest chwast, którego na polu uprawnym nie daje się zwalczyć. Natomiast on absolutnie wręcz może sobie gorzej radzić w warunkach naturalnych. On jest problemem na naszym polu uprawnym, nie w naturze. Niekoniecznie w naturze. I też zauważmy, to jest spontaniczna mutacja, zupełnie naturalna, ale wywołana. Jakby zachodzi tutaj proces ewolucji, mamy presję, bardzo silną presję środowiskową. Dałoby się tego uniknąć, gdyby właśnie myślano bardziej kategoriami ewolucyjnymi, a też jest przeciwko temu jakiś taki dziwny opór, co też oczywiście jest kosztowne, bo najprostszym rozwiązaniem byłoby stosowanie naraz dwóch czy trzech herbicydów i już ryzyko powstawania superchwastów by było znacznie, znacznie niższe. Ale oczywiście takie rozwiązanie jest droższe i można by podnieść krytykę, że no dobra, ale to troszkę gorzej też może dla środowiska. Ale w dłuższej perspektywie czasowej lepiej, generalnie lepiej, bo się nie zużywają jakby te herbicydy, te pestycydy tak szybko, że musimy poszukać nowych i silniejszych. Okej, czuję, że jeszcze do jednego pytania powinniśmy wrócić, bo ja ci przedtem przerwałem przy tych metodach takich tradycyjnych, ale jednak trochę wydawałoby się drastycznych, jak promieniowanie. Gdybyś mógł jeszcze rozwinąć ten temat. Cóż to za rośliny są produkowane takimi metodami mutageneza?
i na ile one jeszcze w naszych sklepach są cały czas. I są. Są w naszych sklepach cały czas. Jemy je, mamy je w naszych też ogródkach, bo to nie tylko to, co ląduje na naszym stole, to także masa roślin ozdobnych. To w 2001 była taka praca, która ładnie podsumowała, że na ten czas wtedy było zarejestrowanych co najmniej 1800 w Europie odmian roślin, które pozyskano właśnie takimi dziwnymi metodami indukowanej mutagenezy, jakimś czyli czynnikiem. Traktowało się jakimś czynnikiem albo chemicznym, albo fizycznym i powstawały mutacje. I one właśnie wywoływały a to jakieś takie dziwne kolory kwiatów, liści, jakieś zmiany ich kształtu, żeby rośliny były ładniejsze, ale również jakieś cechy, które były pożądane dla hodowców roślin uprawnych. Tak? Czyli jakiś nowy kolor pomidora, jakiś lepszy ziemniak pod arbuz jakimś względem, arbuzy bez pestek. To też jest ciekawa historyjka, jak można takie coś sobie zrobić, bo na naszych stołach jest też bardzo wiele takich dziwnych krzyżówek. Na zasadzie mamy... i to jest bardzo ciekawe też rozgraniczenie. Jeżeli weźmiemy dwie komórki, nawet tego samego gatunku, i każemy im się scalić ze sobą, to ląduje to w worku GMO. Ale jeżeli weźmiemy tą samą komórkę, zastosujemy truciznę, która sprawia, że ta komórka chce się podzielić, więc duplikuje swój materiał genetyczny, ale my jej to utrudniamy i ona nie może się podzielić, więc ona zduplikuje swój materiał genetyczny, ale dalej jest jedną komórką, to ląduje to w worku tradycyjne i normalne i naturalne. Okay. I właśnie tak się robi takie tak zwane podwojone haplonty. Co więcej, można w ten sposób zrobić odmianę, mieć taką odmianę, która ma podwójny garnitur chromosomowy, ale można też tą odmianę zrobić taką odmianę, która ma poczwórny, a potem je skrzyżować ze sobą. My mamy bezpłodną odmianę triploidalną, która w stosunku do tej takiej zwyczajnej, nazwalibyśmy to, jest większa, ma większe owoce. W tych owocach nie ma pestek. I to są te wszystkie arbuzy, melony, bardzo często takie bezpestkowe, tego typu rośliny, ale również i rośliny ozdobne, jakieś hiacynty o jakichś dziwniejszych, mniej powiedzmy występujących w naturze kwiatach, na przykład takich różowych. Więc tego typu rzeczy lądują na naszych stołach. No i też triploidalny jest banan, który sławetny żółty banan, który jest w każdym sklepie, jak sobie pójdziemy na stoisko z warzywami i owocami, to on też jest taką dziwną krzyżówką triploidalną i rozmnaża się go wyłącznie poprzez klonowanie. Tak? Okej. Okay. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta metoda jest bardziej, gdyby mówić w takich kategoriach nienormalności, nienormalna niż to, co pokazałeś przy użyciu tych tutaj pojemniczków. Bo tutaj nie ma takiej granicy normalne, nienormalne. Retoryka jest ważna. Jest kwestia przedstawienia tego i tego, jakie to budzi emocje, jakie to budzi obawy. I tu się rozchodzi to. My nie jesteśmy jako ludzie, zauważyłem, my mamy bardzo mało sobie racjonalności, takiej logiki, bardzo wiele swoich decyzji nie podejmujemy logicznie, chociaż szczycimy się tym, że jesteśmy logiczni i poukładani, ale na przykład jak idziesz na wybory, to co? Sprawdzasz program każdej partii? Czytasz go od deski do deski? Czy to wybierasz robię, swoich upatrzonych kandydatów? Bo my nie jesteśmy racjonalni, tylko racjonalizujący. Tak, to jest piękne słowo. I polegamy na emocjach. Emocjonalnie do tego podchodzimy. Stąd łapiemy się na kiełbasę wyborczą bardzo często, bo wygląda apetycznie. I podobnie jest z GMO. Jest ogromna taka strategia obrzydzania, zauważ, na GMO. Nie ma pikiet, brońmy GMO. Nie ma pikiet, myślmy logicznie, jakby każde GMO jest inne, zastanówmy się nad każdym z osobna i racjonalnie do tego podejdźmy, jakie są za i przeciw. Nie, jest pikieta, ludzie głośno krzyczą, wyjdzie na podium celebrytka i zacznie głośno wyć swoje slogany na ten temat. I gdzieś tam w tle też nie widzimy tego, że za tym się czają też biznesy jakieś, że to są jakieś czyjeś interesy, których my możemy nie widzieć, no bo one się gdzieś tam kryją w cieniu. To też warto sobie uświadomić. Świat nie jest czarno-biały. Świat jest właśnie pełen takich niuansów. No i szokujące są faktycznie te metody tworzenia nowych odmian, które są powszechnie akceptowane, ale o nich się nie mówi, to się zamiata pod dywan. Myślę, że warto o tym mówić, bo właśnie
coś takiego by uświadomiło być może ludziom, że to taka precyzja, którą daje GMO, a jednocześnie jak to tak naprawdę prosto wygląda, że to jest mieszanie czegoś w dwóch pojemniczkach i to sobie tam gdzieś zachodzi. Jeszcze do tego dochodzi ten aspekt przypadkowości, że jeżeli by ktoś miał obiekcję na zasadzie to nie po Bożemu, to zachodzi z pewną szansą. Tam jest jakiś palec Boży też, który musi tam osobiście zamieszać, żeby to DNA weszło do tych komórek, bo jak nie wejdzie, to nic się nie stanie. Tak, wiedza jest lekarstwem na różnego rodzaju obawy. Mhm. Tutaj jeszcze mam ostatnie pytanie do ciebie. Jak wygląda aktualny status GMO w Polsce i czy on się może zmienić? On się zmienia, ale on idzie w kierunku absolutnej rezygnacji z takiego otwartego użycia GMO, co jest trendem dość typowym w Europie. Już od 2003 roku jest dużo takich ustaw na poziomie unijnym, które wprowadzają pewne ograniczenia. Później od 2013 roku mamy zakaz upraw GMO w Polsce, a mówi się w tej chwili, że tak 2025, zobaczymy, ta granica się już przesuwa od paru lat, ma być kompletny zakaz sprowadzania jakiegokolwiek materiału, który jest uznawany za GMO, co to znaczy tej śruty sojowej, która jest tą paszą. I to widać, bo jeszcze z 5-6 lat temu ocenia się, że tak 96% mniej więcej tego, czym były karmione nasze zwierzęta gospodarskie, takie w przemysłowej produkcji, to była ta właśnie śruta GMO. W tej chwili to już spadło do takiego 70 kilku procent, coś takiego było mniej więcej rok temu, pod koniec zeszłego roku, więc już widać ten kilkunastoprocentowy spadek co najmniej i ten trend będzie się nasilał, jakby dąży się do tego. I co ciekawe, tutaj Europa wypada jako taka czerwona wyspa na tle absolutnie zielonego światła w większości innych krajów świata, bo na przykład w Ameryce Północnej, Kanada czy Stany Zjednoczone, tam jest duże przyzwolenie. Tak samo większość Ameryki Południowej, tak samo Australia, tak samo Chiny, tak samo Indie czy Pakistan. Ogromnie duże zainteresowanie jest dalej gdzieś w Afryce tymi technologiami. Też były takie dziwne przypadki, co się słyszało w mediach, że wręcz włamywali się ludzie i wykradali z jakichś placówek badawczych odmiany eksperymentalne GMO po to, żeby je wyhodować na własnych poletkach, bo właśnie badano tam, czy można jakoś przeciwdziałać suszy, czy można wyhodować odmiany bardziej odporne na suszę. Ludzie chcieli tych odmian. To się nazywa wiara w naukę, prawda? To jest taka wiara w naukę, tak, troszkę tak. Także takie historyjki też się zdarzało gdzieś tam zobaczyć w mediach, że takie rzeczy się działy. Zupełnie odwrotnie niż w Europie, gdzie jest bardzo silne lobby przeciw GMO. I to też wynika z przepisów, bo na przykład jak chcesz mieć coś ekologicznego, to musisz to w określonych warunkach hodować. Określonych tylko i wyłącznie wąskiej grupy pestycydów używać, bo można używać pestycydów. I nie może to być odmiana GMO. Jest to zastrzeżenie od razu w definicji tego, jak jest rozumiane w Polsce coś ekologicznego. Więc już masz to wykluczenie. Już masz, trochę to tak działa obrzydzająco, bo jak idziesz do sklepu, widzisz bez GMO, a obok bez konserwantów, to sobie myślisz, nie wiem, co to GMO jest, ale pewnie coś złego. I masz tam takie gdzie się włącza ci się takie myślenie, ojej, to nie fajne. Tak, w ogóle jak jest plakietka bez czegoś, to znaczy, że jeżeli tutaj nie ma tego, to pewnie to jest lepsze, nie? No tak, bo po co informować? Tak, tak. I to niestety trochę tak działa, trochę jest takie nadużywane. I trochę właśnie buduje taki klimat anty-GMO i to nic dziwnego w takim razie, że według badań klienci nie chcą w Europie przynajmniej GMO, bo ma to złą markę, nie sprzedają się takie produkty, nie warto w to inwestować. Też jak gdybym miał jakiś produkt GMO, to nie wiem, na pewno nie w Europie bym szukał rynku zbytu na coś takiego, prawda? Natomiast czy zjadłbym GMO? Oczywiście, żebym zjadł, jeżeli byłoby to dopuszczone przez określone agencje do spraw żywności, a tak musi być ze wszystkimi tymi rzeczami, które lądują na talerzu, to znaczy, że to jest bezpieczne według wszystkich współczesnych sposobów weryfikacji. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja również dziękuję Ci za szansę wypowiedzenia się na ten dość ciekawy, kontrowersyjny temat. Ale ważny. Dzięki. Dzięki.